Na dzisiaj przygotowałam dla Was pewną niespodziankę. Chcę rozpocząć lekcję od pewnego wydarzenia, na którym byliśmy w tym tygodniu. Chcę wyciągnąć coś z Waszej pamięci za pomocą tych małych karteczek. Co to jest, Witku? Bilety. Super, masz bardzo dobre skojarzenie. Co to za bilety? Czy już pamiętacie? Byliśmy na przedstawieniu pod tytułem Dzieci z Budelki. Jak Wam się podobało to przedstawienie? Kto chciałby zabrać głos? Łyżka Śmieszka dla Ciebie, proszę. Według mnie przedstawienie Dzieci z Budelki było bardzo fajne, bo nie było to tak, że ludzie, którzy byli na tej scenie, mówili do dzieci, a nie tak, że patrzyli gdzie indziej w różne inne obiekty, tylko na tą widownię i tak do dzieci. Czułeś kontakt z dziećmi. Kto chciałby jeszcze zabrać głos? Mieszka Śmieszka do Ciebie. Według mnie było ciekawie, dlatego że niektóre były śmieszne sceny, tak jak książka. O to mi chodziło! Śpiewały dzieci kawałek suszonej kiełbasy, kawałek suszonej kiełbasy i zaczynały tak, a już jak się wkurzyły, to nie brały spiereczku, tylko jak się wkurzyły, że już. Dziękuję Ci za tą wypowiedź, ale Franek jeszcze chce coś powiedzieć. Głośniej proszę Cię, bo nie bardzo słyszę. Fajnie było na tym teatrze, na tym przedstawieniu. Bo nie było tak jak na innych przedstawieniach, bo to są książki na temat, nie wiem, na przykład jest książka Harry'ego Pottera, jest Szmik, ale tam w książce Harry'ego Pottera jest o wiele więcej informacji niż w filmie, a tam na Dzieciach z Bulletin było dokładnie to samo chyba. Aha. Nie. Czyli to Ci się podobało, tak? Proszę Łuszkę, tak? Chcę zabrać głos. Frankowi podobało się to, że to było to przedstawienie bardzo bliskie książki, tego co w książce. Nie chcę dzisiaj, żebyśmy opowiadali przygody całe, nie chcę, żebyśmy wspominali bardzo szczegółowo lekturę. Lektura będzie mi potrzebna dzisiaj do pewnego ważnego tematu, ważnego dla każdego człowieka, ważnego dla każdego ucznia. Tym tematem jest, popatrzcie, przeczytaliście? Dobrze przeczytać? Tak. Zapamiętywanie. I to, to przedstawienie tak mnie jakoś natknęło i pomyślałam sobie, ojej, dzieci bolery miały problem z zapamiętywaniem. W mojej klasie też czasem to się zdarza. Może znajdziemy wspólnie sposoby na zapamiętywanie. Może Wy macie jakieś sposoby, którymi się będziecie mogli podzielić? Ja też Wam chciałabym opowiedzieć o swoich. A to co, jak myślicie? Dlaczego to jest dla mnie ważne? Na przykład zapisywanie w zeszycie. Czegoś, zapisywanie czegoś. Pracy domowej. O, pracy domowej, brawo! Ale na przykład jak dzisiaj nie chcę zgody, jak to jest zgoda. Tak, czyli dokument trzeba przynieść. Właśnie, zapamiętywanie, czyli ważne jest zapamiętywanie. Podaj komuś tam łóżka, proszę. O, super. No to jest też, zapamiętywanie jest też potrzebne właśnie do prostu. Takich ważnych rzeczy szkolnych. Jakichś właśnie zgód, czy... Widać, że bardzo pamiętaliście. Albo pracy domowych. O pracach domowych. W ogóle o różnych rzeczach, proszę łóżkę, które są dla Was ważne.
Witku, dla mnie dzisiaj to zapamiętywanie będzie najważniejsze i chciałabym, żeby było również dla Was. I nie darowałam sobie, gdybym nie sprawdziła, co zapamiętaliście z tego przedstawienia. Czy wiecie, jak nazywa się, pamiętacie, jak nazywa się autorka Dzieci z Bulewy? Astrid Lindgren. Super. A tytuł tej lektury? Dzieci z Bulewy. Dzieci z Bulewy. No i popatrzcie, dzisiejsze zadania, które są przed nami, tutaj wy nie widzicie, ale za chwilę usłyszycie. Przeczytaj z ramku pierwsze. Opowiem przygodę Lisienia. Super. Przeczytaj Szymon drugie. Dwa. Podam preferowane przeze mnie sposoby wykonania. I trzecie, Michał. Wykonam kartę z poradnika szybki. Trzecie. Trzy zadania. Jeszcze nie wszystko jasne, ale za chwilę wszystko się rozjaśni. Pierwszy punkt. Opowiem przygodę Lisy i Anny. I spróbujemy opowiedzieć to wspólnie. Kto chciałby rozpocząć opowiadanie przygody? Proszę. Ja na początek przygody zauważyłam, że Lisa opowiadała o tym, jak tam jest i jakie są dzieci. Że jest las, Rita, Anna, różne inne dzieci, które były dzieci w Bulewy. Dziękuję. Dodam jeszcze, żebyśmy nie opowiedzieli wszystkich przygód, to mnie chodzi o tę jedną śmieszną, najśmieszniejszą, najfajniejszą. No zobaczę teraz, czy ktoś zacznie właśnie tą przygodą. Hanna. Pewnego dnia. Królewna Śnieżyczka powiedziała: o mój biały, biały Śnieżyczek. A druga księżniczka powiedziała: o mój biały, biały Króliczek. Dziękuję, stop. To była przygoda, gdzie dziewczyny były na łące i bawiły się w księżniczek. A czy znacie, czy pamiętacie przygodę, która dotyczyła zapamiętywania? No to proszę. A powiem na tę troszeczkę dwa momenty. Głośno, żebyście wszyscy słyszeli, bo ktoś za chwilę dobra. Lisa miała pójść do sklepu i pokupować masę rzeczy, z czego kiełbasę dobrze wysuszono. Spotkała się z Anną, która też miała iść do sklepu i też miała kupić kawałek kiełbasy dobrze wysuszonej. Dziękuję. Kto dalej? Przekaż Luce. Potem mama Olnego zajmowała i poprosiła, żeby kupiły na nim zakupy. I też w tej liście był kawałek kiełbasy dobrze wysuszonej. Dziękuję. Kto dalej? Antek? Po drodze śpiewały: kawałek kiełbasy dobrze wysuszonej, żeby o tym nie zapomnieć. Kto dalej? O, ale jak przyszły do sklepu, to pokupowały wszystko. Ale gdy przechodziły przez rozdroże, to zawsze im się coś przypominało. Aż w końcu przeszły przez to skrzyżowanie przebiegły i okazało się na kiełbasa. Nic już nie miały i tak się cieszyły. Później szły i zaczęły śpiewać kawałek kiełbasy dobrze wysuszonej i było potem: o nie, nie kupiłyśmy kawałka kiełbasy dobrze wysuszonej. I musiały się znowu wracać. I znowu się musiały wracać. Dziękuję. I tam wracały się po kilka razy. Czyli zapomniały. Moment, łyżka jest tu. Łyżka jest tu, łyżka Śnieżka i ona tylko daje głos, tak? Akurat w tym momencie, kiedy razem ze sobą rozmawiamy. Powiedzcie mi, co się stało, że dziewczynki zapominały? Tu jest właśnie Astrid Lindgren, Dzieci z Bulewy. Co się stało, że dziewczynki zapominały o pewnych produktach? Dlaczego? Co się dzieje, że my nie wszystko zapamiętujemy? Ignacy. Tak jak jest dużo rzeczy, to można o czymś zapomnieć, tak samo jak Lisa i Anna. Czyli dużo rzeczy. Tak.
można czasami właśnie sobie to śpiewać jak ona, żeby czegoś nie zapomnieć, ale jak już śpiewam, to żeby zapamiętać, a nie właśnie, a to śpiewanie wcale tak. Nie pomogło. Kto jeszcze? Witek. Daj Witkowi. Dlaczego one zapomniały? Nawet sobie nie zapisały. Świetnie. Nie zrobiłeś żadnych. No. I trzeba ćwiczyć, bawić. I zobaczcie, teraz już doszliście do takiego momentu bardzo ważnego. Ćwiczyć pamięć. Czyli co to jest ta pamięć? Kto chciałby zabrać głos? Co to jest ta pamięć? No to proszę. Kto mieszka u nas? Jeśli czegoś zapomnimy, a on nie zacznie funkcjonować, no to wtedy czegoś często zapominamy. I musimy ćwiczyć pamięć po to, żeby właśnie nie zapominać, a ćwiczyć pamięć można właśnie przez piosenki. Za chwilę. Różne inne rzeczy. Ale jeszcze chcę zapytać, co to jest pamięć? To jest jakiś ktoś? Co to jest? Pamięć takie sobie... Jednym zdaniem. Pamięć to jest? Pamięć to jest, że nam przypomina na przykład... Że coś nam przypomina. Mam coś przynieść do szkoły. To ta pamięć mi pomaga i zapamiętuję i to przynoszę do szkoły. Pamięć pomaga. Pamięć jest w nas. Pamięć można ćwiczyć. Co to jest pamięć? Pamięć to taki człowieczek, który pomaga w mózgu coś zapamiętać i pracuje, ktoś pamięta o tym. I pracuje. Dziękuję. Zadałam sobie takie pytanie i ciekawa jestem, co wy o tym myślicie. Co jest ważniejsze? Pamiętanie czy zapominanie? Pamiętam. Ale zanim mi na to odpowiecie, to tak przeciągnijcie się do góry, proste plecy i jeszcze w górę. I nogę ma małego rzecha. Raz, i jeszcze raz. I jakie jest wasze zdanie? Co jest ważniejsze? Pamiętanie czy zapominanie? Kto jeszcze nie zrał dzisiaj? Nie wybieram. I zobaczymy, co ma na myśli Lucja. Co ona powie? Zapominanie i pamiętanie jest też ważne, bo na przykład jak miało się jakieś smutki i powiedziałem, to lepiej o tym zapomnieć, ale też trzeba pamiętać o różnych rzeczach. Kto chce zabrać głos? Julka, proszę, ofranek, dobrze. Według mnie zależy od sytuacji. Co jest ważniejsze? Bo na przykład ważniejsze jest pamięć, gdy na przykład idziesz do sklepu i nie masz żadnej kartki ani nic. A jeżeli na przykład ktoś z tej rodziny choruje albo coś, nie wiem, coś przykrego, to raczej idę. Tylko żeby nie pamiętać. No nie pamiętać, ale tak. Nie w tym momencie tak. Myśleć o tym, prawda? Czyli trzeba sobie umieć odłożyć coś. Wybrać, co jest ważniejsze. Kto jeszcze? Szymon, proszę. Co jest dla ciebie ważniejsze, jak myślisz? Dla mnie... Pamięć czy zapominanie? Dla mnie to jest ważne. Na przykład, kiedy zapamiętywanie, na przykład, kiedy kolega zrobił coś przykrego, to najlepiej to zapamiętać, niż to jest na to. To by było dobre. A pamięć jest taki, czyli na przykład jesteśmy w szkole na kartkówce i musimy sobie pamiętać wszystkie rzeczy. Albo kiedy złożę i trzeba zapamiętać. Trzeba zapamiętać wtedy jego twarz. Łeżka Śmieszka. Ostatnia osoba, która zabiera głos. Tak samo jak mówił Szymon, Franek i Lucja, to też według mnie, jak jest coś przykrego, to bardziej o tym zapomnieć trzeba niż pamiętać o złych rzeczach, a o... Dziękuję. Czyli tak samo ważne jest i pamiętanie, i zapominanie. Ale też pani, ale a teraz uwaga, pamiętacie cel? Najważniejsze, co mamy dzisiaj zrobić? Zapamiętywać. Zapamiętywać? Cel podam sposoby
podam sposoby na zapamiętywanie. No i naszym zadaniem teraz będzie stworzyć kartę z poradnika klasy 3 B. A taki poradnik to robiliśmy. Pamiętacie na przykład kartę, jak się ubrać na bal, albo jak się ubrać na uroczystość. Albo jak się zachowywać do szkoły, jak się zachowywać w górach. To były poradniki 3 B. Dzisiaj poradnik dla klas młodszych i starszych. Uwaga. Taki poradnik. Wasze sposoby na skuteczne i dobre zapamiętywanie. Jak to zrobić? Za chwilę podejdziecie do waszych ławek i spróbujecie na takiej szarej karcie narysować, napisać, ozdobić kartę ze sposobami zapamiętywania, którą powiesimy w szkole, na korytarzu, dla innych uczniów i dla nauczycieli, żeby wszyscy mogli z tych porad skorzystać. Spróbujcie teraz wstać, poruszać się chwilę, a ja podzielę na zespoły. Uwaga, pierwszy zespół, trzeci osób. Maja Szczygielska, Basia, zapraszam do tego stoliczka. Maja Szczygielska, Michał, Ignacy i Ola. Teraz zostaliście podzieleni na zespoły. Każdy zespół otrzymał zadanie do wykonania, zadanie w samoterce oraz listę sposobów na zapamiętywanie. Proszę, żebyście dokładnie przeczytali polecenie. Jedna osoba w grupie czyta polecenie głośno i podyskutowali, czy rozumiecie, czy wiecie, o co chodzi. Dajcie mi sygnał. Jeśli wszystko jasne, proszę o zielony kolor na stoliku.
chciał zrobić? A co chciałby zrobić? Ale na razie pisane pomysły. Tylko koncentracja. Ale nie robię. Zgadzacie się na ten tytuł? No i tak dalej. A kto to pisze? Szkoda czasu. Koncentracja. Cel dzisiejszych zajęć. A ja mam to zrobić. Macie 10 minut na skończenie pracy. Zobaczcie na zegary. Za 10:12. 10 minut. Co tam za złote światło? Dlaczego? Jesteście w trakcie pracy, tak? Potrzeba coś? Nie, 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 nie
Chciałabym, żeby nam to Wszystko, co potrzebne. I na kolejne.
Dobra, już!
Ale
to jest twoja praca, tak? Dużo ci przyszło do głowy, ale chłopcy, patrząc później też tutaj, zaglądać do dzienniczka lub na rękę, na zapis, zaglądać do zeszytu lub do książki. Nie zrywać. Nie zapominaj, bo zapomnisz. No takiej rady nigdy nie słyszałam i biorę ją do siebie. Pamiętajcie, nie zrywajcie, nie zapominaj, bo zapomnicie. Świetna praca, dziękuję wam bardzo. Jest dawny zespół. Proszę. I słuchamy waszej oceny, samooceny. Dokonajcie, bardzo. Niesamowite. Słyszała grupa, że 16 sposobów na zapamiętywanie. Będzie co czytać na przerwie. Proszę. Ja tak samo jak Antek myślałam, że już jak się losowałam, jeszcze było to losowanie, to już wiedziałam, że jestem ja i Jana. To już myślałam, że może chociaż będzie trochę lepiej. Nawet jeśli będą osoby, które zazwyczaj nie pracują zbyt dobrze, ale okazało się, że potrafią jednak tak dobrze pracować i że można stworzyć z 6 osób tak dużo pomysłów. Dziękuję bardzo na wszystkich.